Naturalnie o ogrodach, odcinek 206. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry, Katarzyno, dzień dobry. Dzień dobry w ten super szaro słoneczny, nie wiadomo kiedy, co będzie dzień. To znaczy szary, nie wiadomo co będzie dzień? No bo cały czas się zmienia, raz jest właśnie szaro, raz jest słonecznie. U ciebie jest słonecznie, bo widzę, że masz twarz złotą. A to wyłączę lampkę, już nie mam złotej twarzy. O, już miałam nadzieję, że chociaż u ciebie jest piękna pogoda. Nie no, ja nie narzekam w sumie, tylko że jest mokro i szczerze mówiąc, to ciężko jest w ogóle coś w ogrodzie zrobić. Jesteśmy troszkę do tyłu z pracami przez to, że jest cały czas deszcz. No tak, no tak. Ale dzisiaj, kochani, mówić będziemy, i to na prośbę naszych słuchaczy, o roślinach zadarniających. Tak, to temat, który nie zadarniliśmy jeszcze. To jest pole nieuprawione przez nas, zupełnie leżące odłogiem. Ale dobrze, porozmawiajmy o roślinach zadarniających. Tylko jak... Ale tak szerzej, prawda? Jak zacząłem się zastanawiać nad tematem roślin zadarniających, no to najpierw popatrzyłem na swój ogród, potem przypomniałem sobie, co u ciebie rośnie na rabacie angielskiej, co rośnie na rabacie preriowej, co rośnie na rabacie leśnej. I można by było powiedzieć, Katarzyno, że u ciebie to nie ma roślin zadarniających. Wszystkie rośliny, które uprawiasz na tych rabatach, one zadarniają glebę. Mm-hmm. No tak, ja też właśnie myślałam troszeczkę nad tym całym tematem przed naszym dzisiejszym podcastem. I ja myślę, że tu musimy właśnie, tak jak mówiłam przed chwileczką, troszkę szerzej podejść do tematu. Dlatego, że oczywiście takie typowe rośliny zadarniające, na przykład kopytnik, na przykład pachisandra, czyli runianka, albo powiedzmy jedna z moich ulubionych roślin zadarniających pod tytułem jasnota plamista. To są rośliny, które mają taki zwyczaj wzrostu, że one po prostu albo poprzez wysyłanie nadziemnych części, czyli liści i pędów z liśćmi oczywiście, coraz dalej rozpuszczają te swoje macki i się ukorzeniają po drodze, więc po prostu trochę się tak rozchodzą jak taka plama kolorowa, powiedzmy na basenie, tak? Rozchodzą się na wszystkie strony. Albo też po prostu rozprzestrzeniają się za pomocą swoich części podziemnych, czyli przez kłącza, tak, przez korzenie oczywiście, no bo część podziemna to korzenie. I one faktycznie, jak się, że tak powiem, wsadzi do gleby, to one same od siebie będą mogły po prostu się rozszerzać. Ale i to jest taka jakby, no to jest taka typowa roślina zadarniająca. Można powiedzieć w sumie, że czy miskant chiński, takie odmiany agresywne, czy jest rośliną zadarniającą? No może tak, ale technicznie coś, co zadarnia, powinno być niskie, dlatego że darń jest niska, więc tutaj chodzi o raczej nie coś tak strasznie wielkiego. Miskant chiński, odmiany agresywne są po prostu odmianami agresywnymi miskanta chińskiego to są i tyle. Ekspansywne, ale bo powiedziałeś tak. O takich drobnych bylinach, między innymi jak runianka, jak jasnota, ale w te wszystkie rzeczy można też będzie za chwilę pewnie można wliczyć krzewy, które się rozrastają, pnącza, które się rozrastają, które są stosowane. No pnącze, każdy by się rozrastało. Pnącze każdy by się rozrastało poziomo, gdybyśmy go nie podwiązywali, dlatego większość pnączy można się nimi fajnie bawić, tak? Także to może to faktycznie warto zaznaczyć na początku. Ale chciałbym, żebyśmy jeszcze zajrzeli na te twoje rabaty i na tę funkcję zadarniania gleby. Tak, oczywiście. Znaczy, no to tak jak mówię, to jest to, co powiedziałam, te rośliny wymieniłam, to są faktycznie technicznie te rośliny, które można nazwać zadarniającymi. Ale my w ogrodach staramy się oczywiście zadarnić nasze zagony czy rabaty roślinnością, dlatego że, tak jak wam zawsze opowiadamy i w co wierzymy, no to, że gleba nie powinna być gołą. Dlatego obsadzenia są albo gęste, albo jest roślinność, która się też pięknie rozrasta, tylko może troszkę już wyższa niż takie typowe niskie rośliny zadarniające. Ale tak, to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że jeżeli
jeżeli chcecie, aby wasze rabaty, takie typowe, powiedzmy angielskie, bylinowe, mieszane, były zadarnione, czyli całkowicie pokryte jakąś roślinnością. I szczególnie, że ta roślinność nie zawsze będzie miała w swoim, że tak powiem, w swoim jakimś przyzwyczajeniu wzrost horyzontalny, czyli jakby na płasko we wszystkie strony, tylko będzie na przykład bardziej tworzyło rozetę liści z jakimiś pędami wychodzącymi do góry, no to po prostu musimy je sadzić troszeczkę częściej, tak? Troszkę zagęścić ich ilość i to też nam wszystko pięknie zadarni, tylko że podejrzewam, że jak ktoś pyta o zadarnienie, to może chodzi im o coś niskiego, bo darń w końcu jako trawa jest niska, prawda? I zielona. Jest niska, jak ją strzyżemy, jak nie jest strzyżona, to potrafi być wysoka. Tak, to prawda. To prawda, ale tutaj się trzymamy takiego czegoś, że faktycznie takie typowe zadarniające rośliny, myślę, że Jacku, że się zgodzisz ze mną, poza krzewami, tak? Bo krzewy to tam niekoniecznie. Ale te bylinowe, to one raczej wszystkie troszeczkę należą do zbioru w półcieniste miejsca, prawda? Lekko suche, lekko mokre, to nie jest ważne, ale one jakoś są roślinami, które od słońca stronią i to dlatego, że oryginalnie oczywiście takie zadarniające rośliny to jest no, takie pierwsze piętro roślinności w lasach i w takich miejscach zadrzewionych, tak? To jest typowa roślinność takich miejsc, więc jeżeli macie rabatę słoneczną, jeżeli macie rabatę, na której chcecie mieć roślinność preriową, jeżeli macie jakieś ogrody ziołowe, no to wiecie, no to zadarnianie to w naszym tutaj pojęciu będzie oznaczało po prostu gęste obsadzanie roślinami, żeby nie było widać ziemi. A tu już mamy pierwszą funkcję zadarniania, to jest okrycie gleby, żeby ta gleba, no tak mówiąc kolokwialnie, nie była goła, żeby nie była odsłonięta, żeby nie była narażona na słońce, na deszcz, żeby to życie w glebie było chronione przez to także będą rozwijały się lepiej rośliny. U ciebie roślin zadarniających nie ma, w związku z tym, znaczy nie ma, są. No są, przesadzam, ale na tych rabatach, które wymieniałem, zaraz pokażę kilka roślin, które u ciebie można uznać za rośliny zadarniające, ale ty funkcję zadarniania na tych swoich rabatach spełniasz przez te gęste nasadzenie, o którym mówisz. Tak gęste właśnie, żeby nie było widać tej gołej ziemi. Tak jest. Okrywam ziemię. I to jest właśnie, tak mówisz, funkcja roślin zadarniających, które tak naprawdę też można nazwać roślinami okrywającymi, prawda? To jest taka, może bardziej to się trzyma, tyczy krzewów, ale właśnie okrywające, zadarniające, to jest ta sama funkcja, żeby ziemia była przykryta od promieni słonecznych, które będą budziły do życia jakieś, powiedzmy, albo kawałeczki korzeni, kłączy chwastów, albo nasiona chwastów jednorocznych. No, poza tym zatrzymujemy parowanie wody z gleby. No, szczerze mówiąc, taka roślinność zadarniająca czy okrywająca będzie miała taką samą funkcję jak ściółki, prawda? A w takim razie, zanim dojdziemy do tych roślin, gdzie stosować rośliny zadarniające? W jakich częściach ogrodu, w jakich kompozycjach, w jakim myśleniu o swoim ogrodzie? Ja myślę, że tutaj te rośliny zadarniające, jeżeli chodzi o byliny, no to musimy pamiętać, tak jak mówię, że one troszkę te typowe należą do takich miejsc właśnie lekko zacienionych, czyli jakieś ogrody leśne, jakieś rabaty od zacienionej części domu, strony domu, północnej, wschodniej. Można oczywiście również obsadzać pięknie nimi skrzynki albo jakieś kosze, albo cokolwiek od strony też północnej. Pamiętajmy tylko o tym, że to będą te typowe rośliny zadarniające, będą chciały rosnąć pod drzewami. Niekoniecznie w jakimś super takim mocno ciemnym lesie czy jakiejś puszczy, ale właśnie może tak w takich sytuacjach parkowych, albo w takich sytuacjach, gdzie nie ma drzew tak strasznie dużo. Zawsze przypomina mi się, Jacku, ogród dookoła radia, w którym pracowaliśmy kiedyś i tam właśnie był typowy. I tam był typowy ogród, gdzie były rośliny zadarniające, ponieważ tam tu i można by powiedzieć, że one jakby zastąpiły trawę, dlatego że one są w pielęgnacji o wiele łatwiejsze niż trawnik, niż koszenie trawy, szczególnie, że trawnik nie będzie dobrze rósł pod drzewami, prawda? Tak, tym bardziej, że tam było po prostu bardzo dużo drzew i walka o utrzymanie trawnika była po prostu bezsensowna, stąd zastosowanie roślin zadarniających, które zastępowały tę trawę, o której mówisz, tę darń,
i wtedy pełniły tę funkcję zadarniającą, czyli zastępującą darń. No dobrze, to jakie rośliny możemy uznać za takie zadarniające? Czy bodziszki byś uznała za rośliny zadarniające? Bodziszki, niektóre tak, jak najbardziej. Na przykład bodziszek korzeniowy, czy tam korzeniasty, jak najbardziej bym uznała za roślinę zadarniającą. Dlatego, że właśnie rozmnaża się w ten sposób, jak mówiłam, on po prostu jakby kolonizuje kolejne kawałeczki gleby. Tak, jego pędy się ukorzeniają po prostu po kawałku, po kawałku i w ten sposób zajmują cały teren wokół. Tak, no i jest dużo różnych bodziszków. Oczywiście tutaj nie ma sensu mówić, że są na słońce i nie na słońce. Tutaj mówimy raczej o tych takich typowo zadarniających. To ja poza tym, no, czy na przykład bodziszek Rozan, czy Orion są zadarniającymi roślinami, czy chociażby Magnificum bodajże. No one są wyższymi bylinami, one mogą być wyższe, mogą przechodzić przez inne rośliny, ale w dużym zagęszczeniu używa się je jak najbardziej jako rośliny zadarniające. Ja bym powiedziała, że tak samo jak, prawda, śliczna przytulia, tak, leśna, to była przytulia dzika czy leśna, wonna. Leśna też jest, u mnie po prostu jest przytulia wonna, więc ja czasami wspominam o tej przytuli wonnej. Małe ziółko, pięknie na biało kwitnące, niewysokie i dobrze rozchodzące się. Tak, i tylko pamiętamy, że oczywiście, pamiętajmy oczywiście o tym, że jeżeli będziemy obsadzać takimi roślinami zadarniającymi, to tutaj jest sztuka w samej kompozycji. Dlatego, że no, jeżeli użyjemy, możemy, jeżeli chcemy, to możemy użyć na dużym kawałku ziemi pod drzewami jednego gatunku tylko rośliny zadarniającej, tak jak na przykład to było w przypadku tej przytuli wonnej, no ale wtedy pamiętajmy, że ona zawsze będzie wyglądała podobnie, całe miejsce, więc będzie kwitło całość tylko o jednej określonej porze roku, tak, potem będzie to wszystko wyglądało podobnie, ale świetnie wyglądają rabaty, jeżeli zrobimy z tych roślin okrywowych czy zadarniających, no takie, można powiedzieć, takie dywany trochę, tak, tureckie, tylko nie będą oczywiście takie jaskrawe, ale chodzi o to, że przy tych roślinach nie będzie raczej nie będzie żadnej roślinności, która technicznie powinna wystawać nad drugą. One powinny wszystkie być dosyć niskie i wypełniać tą całą przestrzeń na wysokości, powiedzmy, od gleby do góry 10-15 cm i koniec. Ewentualnie można tu i ówdzie strzelić jakieś rośliny cebulowe, tak, które mogą też znosić takie tereny troszkę zacienione, na przykład lilia złotogłów pięknie wygląda, jeżeli, że tak powiem, przetkamy nią takie duże ogrody zadarnione blinami typowymi. No i na wiosnę różne, przeróżne narcyzy. Właśnie narcyzy bardzo dobrze pasują do tego i bardzo polecam wam narcyz, na przykład talia, on jest wysoki, biały, pachnący, a te mniejsze też są fajne, ale one nie będą robiły takiego wrażenia właśnie wśród tej darni, że tak powiem, bylinowej, jak te wyższe narcyzy. Też świetnie wyglądają pomiędzy nimi takie roślinki. No, zaliczają się też do roślin cebulowych, kwitnących wosną i nazywają się psi ząb, erytronium. No tak pięknie, Borys przyszedł do mnie i mnie zaczepiał po prostu. To jest niesamowite, że kot zastąpił psa teraz przy nagrywaniu. To przejdźmy do omówienia takich kilku, może kilkunastu, zobaczymy, ile starczy nam sił i pomysłów roślin zadarniających. Ja bym zaczął mimo wszystko od pnączy, Katarzyno, dlatego że bardzo często widzimy bluszcz w lesie, który pięknie porasta całe połacie lasu, przynajmniej tutaj u mnie przy rzece. Pięknie się dobrze czuje, bo jest w cieniu, porasta też po drzewach, idzie po ziemi, wilgotną ma, ciniście, więc nie przemarza. Więc bluszcz, winobluszcz, ja niestety posadziłem winobluszcz jako roślinę zadarniającą i w tej chwili wycinam ją, bo za bardzo mi idzie ku górze, więc trzeba uważać to na takie zachowania roślin, które mają się płożyć, zarastać, zadarniać, a jednocześnie będą włazić gdzieś na górę. Pnącza w zastosowaniu jako roślinę zadarniająca. Co ty na ten temat sądzisz? Tak, bardzo fajny to jest pomysł i uważam, że zbyt mało się stosuje pnączy właśnie takiej roli zadarniającej. Tutaj poza tym, co powiedziałeś, bluszcz, winobluszcz, to oczywiście jeszcze może być wiciokrzew, jeszcze może być oczywiście
powojnik. Tylko może nie idźmy tutaj w te powojniki bardzo ozdobne, z pięknymi, dużymi kwiatami, jakieś tam super wyfikane, tylko tutaj oczywiście pasują takie najbardziej delikatne, jakieś powiedzmy tangucki, czy jakieś takie, nie wiem jak będzie dobrze rosło w różnych częściach Polski, Montana czy Alpina, ale jest dużo takich naturalnie wyglądających powojników. Świetnie będą wyglądały, tylko pamiętajcie, że dla nich zarezerwujcie troszeczkę bardziej naświetlone miejsca, ponieważ one nie będą tak rosły dobrze w takim cieniu i wilgoci, jak na przykład bluszcz. Ale pamiętajmy, że te rośliny pnące, które będziemy używali jako rośliny zadarniającej, one powinny być tylko wisienką na torcie rabaty zadarnionej porządnie bylinami. Dlatego, że może bluszcz, tak, ale wydaje mi się, że inne rośliny tak gęsto aż nie zadarnią terenu. One będą tylko takim fajnym dodatkiem ciekawym. No, są też oczywiście róże okrywowe, tak? No, to jest też do krzewów dojdziemy jeszcze. Tak, ale chodzi mi o pnącza, dlatego że na przykład tego się w Polsce może nie stosuje wszędzie, jeszcze w parkach, w ogrodach, ale pamiętam, że i w Anglii, i w Irlandii, szczególnie w Irlandii na południu, gdzie ja mieszkałam, tam było dużo ogrodów, w których było dużo takich głazów, ogromnych kamieni. Taki ogród na wyspie Garnish Island, bardzo piękny, tam taka wyspa kamienna, cały ogród właściwie. I też tamte róże pnące były prowadzone na płasko, zadarniały tak jakby te kamienie, tak, pokrywały, no bo to, wiecie, no wyobraźnia to jest, wasza wyobraźnia jest tak naprawdę polem do manewru, polem do wymyślania czegokolwiek w ogrodzie. Każdy ogród jest inny, ma jakieś inne sytuacje. No i tutaj na tych ogromnych głazach były na płasko rośliny pnące, również róże rozciągnięte. Oczywiście one, róże pnące, jeżeli nie są przywiązywane, no to one te takie długie pędy, one po prostu będą no, chciały troszeczkę tak podnieść się do góry, będą bardziej wyglądały jak takie wędki, prawda, przewiszające się, dlatego i przywiązujemy je do ścian, czy do płotów, jeżeli prowadzimy je do góry, a jeżeli prowadzimy róże płasko, no to wtedy przywiązujemy je normalnie do gleby, tak, za pomocą jakichś tam śledzi, jak to się mówi po harcersku. Albo szpilek, albo skobelków, co tam mamy. Mm-hmm. Powiedziałaś o różach, to dobrze, to funkcja róży zadarniającej, bo mamy specjalne odmiany, które nazywają się takie róże zadarniające, róże, które idą na płasko. To nie muszą być pnące, to mogą być takie róże krzaczaste, które zadarniają. Tak. No to raczej najczęściej właśnie są róże krzaczaste, takie zadarniające, to się nazywają róże okrywowe po prostu, więc jeżeli potrzebujecie róży, która wam zadarni, no to musicie szukać róży okrywowej. Ale tutaj więcej słońca ona potrzebuje. Oj tak, tak, no pomyślmy o tym, jakie są kwiaty zawsze, prawda? Bo my porównajmy kwiaty tych roślin, o których zaraz pewnie będziemy wspominać, typowych zadarniających, gdzie gdzieś tam miejsca lekko zacienione, a te, które są na róży, no to róża potrzebuje jak najbardziej. Czyli o wiele więcej światła. No zanim do bylin, to jeszcze chwilę przy krzewach. Takie kontrowersyjne być może krzewy zadarniające, jak jałowce płożące. Mm-hmm. To znaczy jałowce płożące, i ich jest bardzo, bardzo dużo tych odmian, jest strasznie. I są złote, i są takie srebrne, i są bardziej zielone. Jałowce, myślę, że irga. Ja myślę, że jałowiec i irga to są właściwie takie podstawowe krzewy, które tak naprawdę są krzewami zadarniającymi. Można posadzić gęsto inne krzewy i nazwać je, wiecie, zadarniającymi jakiegoś, powiedzmy, są takie ligustry, są berberysy, są rokitniki, no tego jest dużo różnych, przeróżnych rzeczy, ale to jest trochę naginanie tych krzewów, tak? One będą takie troszkę, no, one będą podobnie zachowywać jak te rabaty, rodziny na rabatach angielskich, powiedzmy, tak? To będą troszkę większe krzewy, a takie typowo rozrastające się horyzontalnie, to mamy właśnie irgę i ten jałowiec. No wiecie, taki problem jest z irga jest taka, że irga potrafi nam przemarzać. Irgi często są używane na
na skarpach. I oczywiście one tam również umierają, ponieważ mają zbyt sucho, bo na skarpach jest bardzo sucho. Jeszcze w dodatku często są ściółkowane taką, ale nawet folią. Już nie wspominam o agrowłókninie, bo agrowłóknina jeszcze może jakieś parę procent przepuści wilgoci, a folia raczej na pewno nie. Także tutaj z irgą jest taki problem i podobny, znaczy jałowiec nie wymarza, ale z tymi z jednym i z drugim krzewem jest problem taki, że one z doświadczenia wiem, bardzo mogą mocno przerosnąć je chwasty. Dlatego, że jeżeli zakładamy nowe jakieś obsadzenia z tych roślin zadarniających, z tych właśnie jałowców i irg, dlatego, że właśnie to zazwyczaj się widzi na skarpach, to potem pomiędzy nimi no cokolwiek, jakikolwiek uciążliwy chwast wieloletni na zwiecie, to ja to widziałam. I weźcie, potem wejdźcie pomiędzy te pędy jałowca, albo nawet irgi, bo one naprawdę są, te wszystkie inne krzewy, one troszkę jednak te pędy mają do góry, tylko są nasadzone blisko siebie, dlatego wyglądają jak zadarniające. A te irgi i te... jałowce? Juniperus, ja to po łacinie tylko mam w głowie, one rosną w boki. I to będzie bolało. Ja już nie raz, nie dwa próbowałam uratować taką skarpę czy rabatę pod drzewami gdzie rosły właśnie te jałowce horyzontalne i to jest naprawdę ciężko. A to tak brzydko wygląda, jak potem pomiędzy ich pędami, pomiędzy ich tymi, no ładne są, no jeżeli to jest ładnie prowadzone, wyrastają, kurczę, właśnie takie źdźbła perzu, czy kwiaty nagle, nie stąd, nie zewąd, kwiaty podagrycznika. No, najgorszy chyba jest pesz, dlatego, że on tak, takie cieniutkie pędy wszędzie przechodzą. Ja po prostu jak zamknę oczy, to widzę tyle takich miejsc. To nie wygląda fajnie. To nie są rośliny, które ja bym polecała do ogrodów. Może przy jakichś magazynach, może przy jakichś dużych fabrykach. Może. To nie jest aż takie ważne. Ale jeżeli macie mieć to przed swoim oknem, to ja bym sięgnęła po coś bardziej delikatnego, co wcale niekoniecznie potrzebuje więcej pielęgnacji. Bo jeżeli taki jałowiec nam się rozrasta na kilka metrów w bok, no to te chwasty aż się proszą, żeby pod spodem przerastać. No i wtedy się najczęściej kładzie właśnie te agrotkaniny, takie maty szkółkarskie, żeby chronić glebę przed chwastami, potem się wysypuje na to korę i bardzo często widzimy taką kompozycję. Jałowiec płożący kora, a potem w tej korze się świetnie wysiewają chwasty, bo to też jest dobre podłoże do wysiewu chwastów. Ja zawsze będę wspominał kilka lat temu posadzone biedne jałowce tu w Kolbudach. Jak będziesz jechała przez mostek, rzuć okiem na brzeg dzikiej rzeki, górskiej rzeki. Została położona na zboczach tej rzeki zamiast faszyny mata i zostały posadzone takie te Jupitery, te jałowce takie płożące. Boże, jak to tragicznie wygląda, no ale cóż. Dobrze, dojdźmy do tych bylin, bo tam jest największy wybór roślin, które zadarniają. Powiedzieliśmy o runiance. Runianka chyba jest dosyć często polecana jako roślina, którą można stosować do zadarniania i to dużych powierzchni. Runianka zazwyczaj jest zielona, ale widziałem też odmianę taką wariegata z białymi paskami, z takimi białymi, nazwijmy to, plamkami na liściach. Palisandry, czyli runianki, mają również kwiatuszki malutkie. Tak, one są delikatnie takie białe, może niezbytnio ich nie widać, ale jak całe takie połacie palisandry, czyli runianki, wybaczcie, ale ja zazwyczaj operuję łacińskimi nazwami, to fajnie to wygląda. Ale tylko na początku chciałam zaznaczyć, jeżeli mówimy o tych bylinach, które są typowymi okrywowymi, zadarniającymi roślinami, pamiętajcie o tym, że one też muszą mieć dobre warunki wzrostu, tak? To nie można ich tak po prostu gdzieś tam posadzić w jakimś zacienionym pod okapem od północnej strony domu, miejscem w jakimś piachu, pobudowlanej ziemi, bo ja widziałam nie jedną, nie dwie runianki, które rosły bardzo, bardzo kiepsko. I to dlatego, że wyobraźcie sobie, jaką one ziemię potrzebują. Pod drzewami, okej, faktycznie może być czasami piach, ale w tym piachu w sumie będzie w końcu, tak, czy w jakimś momencie będzie jakaś materia organiczna, bo te liście spadają z tych drzew, kawałki kory spadają, to wszystko się przerabia i jednak one lubią taką chociażby przepuszczalną, one się świetnie nadają na suche miejsca, ale jednak organiczną glebę, żeby tam było jakieś zawartość próchnicy. Także
to trzeba pamiętać o tym. Również przez pierwszy rok, przez pierwsze 2 lata, ja no zazwyczaj nakłaniam, żeby te 2 lata mieć naprawdę oko na te wszystkie obsadzenia, no warto je dodatkowo podlewać, żeby one po prostu porządnie się wrosły w tą ziemię. To jest, na początku jest tylko taka pomoc. Jak one już będą miały dobrze rozwinięty system korzeniowy, to one sobie już poradzą nawet w bardzo suchych miejscach, nawet podczas suchych miesięcy latem. To nie jest, wiecie, to jak one będą mogły rosnąć kilka lat po posadzeniu, a to co one robią zaraz po posadzeniu, to są 2 zupełnie inne rośliny, tak? To są no, takie posadzone rośliny z doniczki, czy nawet przekopane z innego kawałka ogrodu, no to one muszą naprawdę się zaaklimatyzować, te korzenie muszą się rozrosnąć i wtedy to już nic nie będzie im straszne. No i można wybierać pośród wielu, wielu różnych pięknych roślin zadarniających i tak jak mówisz, Jacku, na przykład runianka ma liście o różnych barwach, tak? Ma i takie, ma białe, powiedzmy, ma zielone. W moim niestety doświadczeniu wszystkie i również na przykład brunera, to jest typowa roślina, która ma i taki kolorowy, też tych bruner jest bardzo dużo, teraz jest nowa odmiana Alexander the Great, która ma ogromne liście, ale jednak w naszych warunkach klimatycznych o tych liściach zielonych najlepiej rosną, a nie te variegata. Ale biorąc pod uwagę, że dużo tych roślin ma bardzo różne liście, niektóre właśnie mają takie liście podobne do runianki, czyli takie bardziej okrągłe, czy sercowate, duże, błyszczące, takie skórzaste, jak bergenia, mniejsze skórzaste, takie okrągłe, sercowe liście ma kopytnik. Potem mamy oczywiście to, o czym przed chwileczką mówiłam, brunerki, tak, też mają piękne liście. Także zobaczcie, to do takich liści i jeszcze w różnych kolorach, bo one też występują w różnych odmianach, variegata, złota i srebrna też, to do tego można dodawać rośliny zadarniające, które mają zupełnie inny pokrój liści. Także możemy się bawić w różne kolory liści, nie mówimy o kwiatach, tak, liści, dlatego że cały czas mówimy o roślinach, które nie mają zbyt kolorowych kwiatów, bo idą w miejsca lekko albo mocniej zacienione. Także mają różnego rodzaju liście właśnie albo takie bardziej okrągłe, sercowate, albo mogą mieć strzeliste. I no, do takich kompozycji przepięknie wyglądają paprotki dodane, chociaż one same w sobie może nie są rośliną zadarniającą, ale bardzo, bardzo pasują do takich miejsc. I paprotki też są różne, o różnych liściach oczywiście, różnych kolorach liści, różnej wielkości, różnym pokroju, albo na przykład trawy ozdobne. Są trawy ozdobne, które też będą znosiły lekkie zacienienie. Na pewno Hockenachloa machra jest jedną z takich podstawowych traw, które będą znosiły lekkie zacienienie i tam też jest albo aurea, ta złota, albo jest normalna, bez żadnej kolejnej nazwy, tak? Również carex, czyli jaki jest carex po polsku? Tużyca. Również są tużyce. Tych tużyc jest bardzo, bardzo dużo, różnych, przeróżnych. Niektóre tużyce nadają się na miejsca podmokłe, niektóre na miejsca słoneczne, a są też tużyce w ogóle zimozielone i które nadają się świetnie na miejsca zacienione. Ja mam u siebie w ogrodzie tym takim leśnym, na to mówię leśne patio, bardzo ładną taką tużycę, która ma takie białe albo kremowe paseczki wzdłuż swoich pędów, wzdłuż liści i ona naprawdę pięknie wygląda w tym ogrodzie i nawet z jakiegoś powodu nie jedzą jej sarny, bo mój ogród jest, że tak powiem, wystawiony na ataki zwierząt dzikich tam na dole przy tunelu, tam nie mamy siatki, ale bardzo ładne. Także jeszcze jedna roślinka, jeżeli chodzi o można jeszcze podciągnąć czwartą. Także dobra, najpierw mamy na razie mamy 2 zimozielone, chociaż Hockenachloa to tak naprawdę nie jest zimozielona, ona na jesień się pięknie przebarwia, czyli mamy zimozielone tużyce, mamy Hockenachloy różne i mamy również kosmatka śnieżna, no Luzula nivea, naprawdę bardzo fajna trawa, bardzo taka skromna, ale ma ładne kwiatki, też skromne, ale wiecie, jak się trochę tych egzemplarzy posadzi, no to ładnie wygląda i
również można spróbować podciągnąć na miejsca wilgotne, nie suche, wilgotne, posadzić oczywiście śmiałkę darniowego, ponieważ on też teoretycznie będzie rósł w miejscach lekko zacienionych. To są to jakieś inne jeszcze rośliny zadarniające? Tak. Są jeszcze inne rośliny zadarniające. Z takich, które mi przychodzą do głowy na pierwszy rzut, to znaczy tak, ta brunera powiedzmy, to ona się zadarnia dlatego, że ona bardzo dobrze się rozsiewa, powiedzmy, w ten sposób. Brunera, przepraszam, bergenia oczywiście niekoniecznie jest rośliną zadarniającą, chyba że nasadzimy jej bardzo, bardzo dużo. Pakisandra, czyli runianka, faktycznie się świetnie rozrasta. Mamy przytulię wonną. Bardzo lubimy różne jasnoty plamiste. Są różne. Jest White Nancy, są o kwiatkach białych i o kwiatkach różowych i jeszcze są o różnych plamkach. Mają plamki białe albo mają plamki takie bardziej srebrzyste albo bardziej złociste. Także te jasnoty, słuchajcie, są do zresearchowania. To są cudowne, cudowne roślinki. One faktycznie się bardzo ładnie, szybko rozrastają. Są niziutkie, więc raczej na samym przodzie rabat bym je dawała. Bardzo ładnie się z tym wszystkim oczywiście komponują dwa dodatki do każdego ogrodu, w którym są rośliny zadarniające lekko cienistego. To według mnie jest na pewno bodziszek Rozan albo Orion. One są troszeczkę podobne. No, ale Rozan powiedzmy i kosty, czyli funkie. Szczególnie te o takich właśnie troszeczkę przebarwionych liściach, albo o tych takich stalowych liściach. No widzicie, nawet jak rozmawiam o tych rabatach, o tych kwiatach, to już po prostu już moja wyobraźnia gdzieś tam biegnie na te piękne miejsca. Chociaż, no tak jak mówię, mam małe te rabaty, ale tak ładnie wyglądają zadarnione. Jeszcze jedna z fajnych roślin, może na takie miejsca troszkę bardziej gdzieś do tyłu, bo ona może nie jest aż tak ozdobna, ale świetnie spełnia funkcję roślin zadarniającej, to oczywiście jest gajowiec leśny. Zdecydowanie, tak. To jeszcze rozesłaną też bym wrzucił do tego zbioru. No, ale ona troszkę trzeba uważać, bo ona się może rozesłać i do waszego posłania przyjść w pewnym momencie, bo ona się rozrasta mocno. Ale w niektórych ogrodach można posadzić i będą dobrze rosły epimedium, czyli... epimedium, bo tak po polsku jest epimedium. To są śliczne roślinki o bardzo delikatnych listkach. One się na jesień bardzo ładnie przebarwiają, one bardzo się rozrastają, ale tak delikatnie, bo one same w sobie są delikatne. I niektóre mają żółte kwiatuszki, niektóre mają różowe kwiatuszki. Bardzo, bardzo lubię te rośliny. Różnego rodzaju serduszki, ale może ta diacentra niekoniecznie spektabile, czyli nie ta serduszka większa, wyniosła, czy jak ona się nazywa, tylko serduszka okazała. Taka wydaje mi się, że mówi się okazała. Tak, tylko te mniejsze serduszki Formosana chyba się nazywają po łacinie, bo one rzadko się można, może nie tak często można je kupić, jak te okazałe, dlatego, że tych jest wszędzie pełno. Ale właśnie ta serduszka delikatniejsza jest bardzo, bardzo fajna. No, pomiędzy tym wszystkim możecie tu i ówdzie posadzić na przykład kosaćce syberyjskie, dlatego, że świetnie też w takich warunkach znoszą wzrost. No i nie możemy nie powiedzieć o miodunce. Pulmonaria, różne są miodunki. Są miodunki o liściach, powiedzmy, prawie że nakrapianych, są o liściach, które mają bardziej w paski te swoje kolory, że tak powiem. No, są, które mają całe srebrne listki. Pamiętajmy tylko, że one będą latem. Czasami, jeżeli macie bardzo suchą glebę, to i pulmonaria, czyli miodunka i brunerka i może inne, nawet może takie bylinowe, typowe bodziszki, ponieważ bodziszek korzeniasty nie jest bylinowy tak za bardzo, bo on jest w sumie zimozielony, no to może trzeba będzie je w środku sezonu przyciąć, jeżeli będzie zbyt gorąco, zbyt sucho, bo one będą brzydko wyglądały, ale potem jak przyjdzie jesień, albo nawet już w połowie powiedzmy sierpnia, jeżeli troszkę je podlejecie, to one znowu wypuszczą piękną rozetę liści i będą mogły nadal bardzo, bardzo ładnie rosnąć, ale jest więcej ogólnie bodziszków. Są oczywiście bodziszki żałobne, bodziszki łąkowe, no jest bodziszków jest coraz więcej i naprawdę jest z czego wybierać, szczególnie takich, które świetnie się czują w cieniu. Ja uwielbiam bodziszek żałobny Sambor, uwielbiam bodziszek żałobny Raven chyba się nazywa. Oczywiście również ciemierniki. Ciemiernik, ale u nas w Polsce to ja najbardziej polecam ciemiernik wschodni. No i kolejna taka roślina, która jest na pograniczu trochę strachu, trochę nie strachu, no to jest oczywiście łódka wiosenna.
Łódka wiosenna jest przepiękna. Jak ona kwitnie, to pokrywa całe zbocze w moim ogrodzie leśnym takimi malutkimi, błękitnymi kwiatkami, które są podobne do niezapominajki, ale może troszeczkę mocno porosnąć, chociaż niektórym właśnie takie zadarnienie, to jest typowa roślina zadarniająca, jest potrzebne. Może niepotrzebne jest wszystkim takie mocne zadarnienie, jak na przykład, które można uzyskać za pomocą obsadzania rabat konwalią, tak? Konwalia dosyć mocno się rozrasta, ale też jest piękną rośliną. Także, no to jak zawsze, na wszystkich rabatach jest taki troszeczkę taniec, tak? Pomiędzy ogrodnikiem a rośliną. Musimy mieć oko, jak co się rozrasta i jak co będzie eliminował inne rośliny, tak? Jeżeli chcecie mieć bioróżnorodność, to musicie czasami niektóre rośliny powstrzymać. Kasiu, a mi się zawsze kojarzy z taką rośliną zadarniającą barwinek, szczególnie wiosną, kiedy nadchodzi Wielkanoc, kiedy zdobimy te swoje koszyczki z tym jedzeniem, z tą święconką, to ten bukszpanik, dołączamy gałązki bukszpaniku i barwinek. Barwinek, który no już w tej chwili już nie tylko na niebiesko kwitnie, bo już są odmiany o różnych kolorach, ale właśnie takim jest zadarniającym pupnączem, można by było powiedzieć, bo to jest taka bylina, która wypuszcza te długie swoje pędy, przepięknie kwitnie, więc barwinek na pewno także można zaliczyć, tym bardziej, że on i cień, i półcień dobrze znosi. Ale chciałbym się zapytać, bo tak zainspirowałaś mnie, bardzo mnie zainspirowałaś, mówiąc o tych, nazwijmy to, kontrowersyjnych roślinach, że takie na pograniczu przerastania, zarastania. A co ty na podagrycznik jako roślinę zadarniającą? Jeżeli chcemy mieć podagrycznik jako roślinę zadarniającą, to oczywiście musimy się tylko niestety pogodzić z tym, że on będzie raczej agresywny w stosunku do innych roślin, więc możliwe, że będziecie mieli tylko podagrycznik. Moja mama kiedyś, dawno temu, przywiozła sobie z Irlandii, jeszcze jak mieszkałam w Irlandii, też to było bardzo dawno temu, ten podagrycznik taki wariegata. I on jest bardzo ładny, ale ja go miałam u siebie w ogrodzie, w Creek Gardens, tam gdzie mieszkałam, w doniczkach. To jest świetna roślina doniczkowa, ten podagrycznik wariegata, bo te liście naprawdę są ozdobne i można tę doniczkę wszędzie włożyć, że tak powiem, wstawić jako taką uzupełnienie do innych kompozycji w donicach. No i oczywiście on będzie rósł w tej donicy, cokolwiek się będzie działo, rok po roku on będzie wracał. No ale moja mama wysadziła to u siebie do ogrodu we Wrzeszczu pod oknem. No i ten podagrycznik nie dość, że naprawdę wszystko zarósł, to jeszcze w dodatku się odwariegatował i zrobił się już całkiem normalny znowu, tak? Także jest zielony. Także no, z podagrycznikiem trzeba uważać, no, bo może po prostu się wymknąć spod kontroli. Ja bym tam specjalnie gdzieś podagrycznika nigdzie nie sadziła, bo to raczej on już jest gdzieś. Więc no u mnie jest, ale jak popatrzę na to, co dzieje się u mnie nad rzeką, no to najpierw pojawiały się oczywiście te wczesno wiosenne rośliny, które także są zadarniającymi. Nie myślę o konwalii majowej, ale mówię o przylaszczce, o zawilcu, bo to są takie pierwsze. One są krótkotrwałe, one typowe, nie są długo przecież przez całą zimę, przez cały sezon, przez całe lato. Nie zadarniają, ale pojawiają się i ten łan tych zielonych liści i potem kwiatów przez długi czas zwraca uwagę. I potem pojawiają się kolejne rośliny, które zadarniają ten kawałek przy rzece i tam między innymi mówiłem o tym bluszczu, który bardzo ładnie rozrasta się i rośnie, ale także w pewnym momencie, czy gdzieś tak mniej więcej w środku lata, pojawiają się te liście podagrycznika wysokie, potem pojawiają się kwiaty i też następuje takie zadarnienie tymi. No, takie naturalne. Tak, to jest naturalne, masz, ale tak. Wychodząc od tych przylaszczek, od tych zawilców, to chciałbym, żebyś powiedziała kilka słów o takim przenikaniu się tych roślin zadarniających. Czy to jest możliwe, takie odtworzenie takiej natury, o której powiedziałem, że najpierw pojawiają się, nie wiem, przylaszki, zawilce, potem albo przytulia wonna, która jest tą rośliną, która też wcześniej kwitnie, którą wymieniłeś, a potem pojawiają się
inne rośliny, które zaczynają dominować, bo wspomniałeś też o konwali majowej, no ale przecież ona nie jest przez cały sezon rośliną zadarniającą. No bardzo ciekawy tutaj problem poruszyłeś, Jacku. No typowe rośliny zadarniające, które tak jak mówiłam przed chwileczką, pochodzą z terenów lekko zacienionych, czyli leśnych, i to lasów liściastych, oczywiście będą kwitły tylko i wyłącznie na początku sezonu, wtedy, kiedy na tych drzewach nie ma liści. Kiedy najwięcej światła dociera do ziemi. Tak, to, że możemy im zapewnić jakieś super warunki u siebie w ogrodzie, możemy nawet im lampę podarować, to nie ma znaczenia. One naturalnie pochodzą z miejsc, gdzie one mają zakodowane w sobie, w swoich głowach roślinnych, że one mają kwitnąć wtedy, kiedy mają najwięcej światła, zanim na drzewach pojawią się liście. Dlatego ogrody leśne najpiękniej wyglądają wiosną. To nie jest jakiś, nie wiadomo co, to jest fakt. Gdziekolwiek pojedziecie do jakiegokolwiek kraju naszego europejskiego, gdzie mamy takie podobne, albo w Ameryce, gdzie macie podobne sezony, tak, to wiosną będzie w tych ogrodach o wiele bardziej kolorowo. I dlatego właśnie, po pierwsze, warto jest mieć ogród, w którym ma się kawałeczek zadarniony, taki leśny, ale też rabaty słoneczne, bez drzew, że można mieć, inny kawałek ogrodu jest ozdobny o innej porze roku, jeżeli się da, oczywiście, jeżeli ogród na tyle nam pozwoli, no to jest duży, albo właśnie posiłkować się tymi roślinami o kolorowych liściach, dlatego one zostały wymyślone. Słuchajcie, te kolorowe liście na funkiach, na jakichś brunerkach, na pulmonariach, czyli miodunkach, na wszystkich innych roślinach, one nie są oryginalnie takie naturalne, tak? One są specjalnie wyhodowane przez człowieka, czyli hodowanie roślin polega na krzyżowaniu różnych, przeróżnych egzemplarzy w celu osiągnięcia tego jednego super wyfikanego, który później będzie powielany już raczej drogą wegetatywną, czyli przez, albo jakoś tam laboratoryjnie, ale nie przez nasiona, żeby zachować właśnie te cechy. To nie są naturalne rośliny. Dlatego człowiek je wymyślił, dlatego że człowiek chce mieć w tych ogrodach zadarnionych, leśnych, ładniej, nawet latem. Zimą to wszyscy śpią, im wszędzie jest śnieg, na szczęście. Będzie zupełnie inaczej, dlatego przygotujcie się na to, że na wiosnę te roślinki będą miały mniej liści, a więcej kwiatów. Do tego można, no bo nawet taka konwalia, ona kwitnie nawet zanim będzie miała te liście, prawda? Później możecie do tego dodać, tak jak mówiłam, przeróżne rośliny cebulkowe, różne narcyzy, jakieś tam śnieżniki, śnieżyce, przebiśniegi, jeżeli chcecie, tylko tak jak mówię, one wszystkie będą u nas raczej kwitły o tej samej porze roku, nie jak w Anglii, że przebiśniegi zaczynają w styczniu, a potem coś innego. Erytronium, czyli psi ząb, cudna roślina, uwielbiam tą roślinę i bardzo dobrze u nas rośnie w Polsce, tutaj na Kaszubach nawet jest chłodno i te gleby są dosyć ubogie. Jedna z najlepiej rosnących roślin w moim ogrodzie leśnym i to jest erytronium pagoda. Ona ma takie żółte kwiaty, bardzo piękne ma kwiaty. Właśnie przypomina pagodę chińską, ten kwiatostan. I liście ma też ładne, ponieważ ma takie nakrapiane. Nazywa się psi ząb, ponieważ korzeń wygląda jak psi ząb, czyli ząb psa. Dobrze, Katarzyno, jeszcze jedno pytanie, jeszcze jedno zagadnienie. Już teraz nie rośliny, a o warunki uprawy, a w zasadzie o gleby chciałbym Ciebie zapytać. Bo jeżeli to są rośliny, które mają się rozrastać, czy to będą rozrastać się tymi swoimi pędami, które będą ukorzeniały się po kawałku, tak jak chociażby irga, ale to irga to się na każdej glebie zakorzeni, czy będą rozchodzić się kłączami podziemnymi, to muszą mieć glebę, która umożliwi im pójście tymi kłączami. Ona nie może być glebą nadmiernie zbitą, ciężką, prawda? Większość tych roślin, o których mówimy, to jest jednak nie na, nie wiem jak to powiedzieć, na glinę, nie na ciężką glebę, ale jednak na glebę, która jest glebą przepuszczalną, która pozwoli się rozchodzić tym roślinom. No tak, no znowu pomyślmy o tym, gdzie oryginalnie te rośliny by rosły, tak? Akurat mówiliśmy tutaj bardzo dużo o roślinności takiego niskiego piętra w lasach, takich powiedzmy prześwietlonych polanach i tam no to będzie gleba przepuszczalna, nawet gdyby kiedyś dawno, dawno temu tam była jakaś glina, no to jeżeli tam są drzewa, jeżeli cały czas tworzy się próchnica z liści opadających i tak dalej, no to tam już jest fajna, przepuszczalna, pulchna gleba, jak najbardziej. A jeżeli mówimy o roślinach zadarniających, bo nie mówiliśmy o nich
zbytnio, ale oczywiście są też rośliny zadarniające na skalniaki, tak, jakieś takie maluszki typu saksifragi, jakieś rojniki, tak, jakieś diantus, to goździk po polsku, tak, różne goździki takie malutkie, no to one znowu też będą potrzebowały gleby kamienistej i piaszczystej, ponieważ one też w takich warunkach oryginalnie rosną. Tak, ale w ogóle na glebach takich bardziej zbitych i na glebach bardziej gliniastych, gliniasty są dobrymi glebami. Tam będzie dopiero lepiej, jeżeli troszeczkę poprawimy tam też warunki, prawda? No taka glina, bo bardzo często, słuchajcie, no bardzo często ludzie, no nie zdajemy sobie sprawy i na przykład mamy budowę, po budowie chcemy założyć dookoła domu ogród, a no niekoniecznie widzieliśmy na początku, jak tworzono plac budowy. Bardzo często, przynajmniej tutaj na północy u nas, plac budowy, że tak powiem, wycina się koparką na przykład w zboczu albo w jakiejś dużej skarpie. No i później, no to ta gleba, która jest wykopana, no to ona jest, ja już nawet nie na poziomach, jak ja to mówię, dinozaurów, tylko już na poziomach, nie wiem czego, Big Bangu, co jest nonsensem oczywiście, ale bardzo, bardzo takie martwe, zbite, gliniaste pokłady ziemi i potem próbujemy wychodzić, ja widzę niejedną osobę, znam taką, która wychodziła z kilofem, żeby zrobić dziurę, żeby wsadzić jakąś roślinę, słuchajcie, to tak nie działa. Musimy naprawdę troszkę polepszyć to podłoże, dlatego, że bardzo często są to podłoża po prostu martwe, co też można wykorzystać, tak jak ja zawsze opowiadam podczas spaceru po moim ogrodzie tutaj, ja wykorzystałam to, że w moim ogrodzie ziołowym było podłoże martwe z jakiegoś takiego pokładu jurajskiego i tam tylko punktowo polepszyłam miejsca na posadzenie tych ziół, które potrzebują bardzo ubogiej gleby, więc nic tam super nie potrzebowały, a pomiędzy tam, gdzie były ścieżki, no to nic tam oczywiście nie sypałam, nic nie robiłam, dlatego, że nie ma sensu polepszać ziemi nigdy na całej działce, jeżeli robimy ogród tylko tam, gdzie będą rośliny. I w tych miejscach nie rosły chwasty wieloletnie uciążliwe, chciałam coś innego powiedzieć, ale uciążliwe, dlatego, że po prostu ich tam oryginalnie nie było. No poza skrzypem. Skrzyp jest wszędzie, wszędobywalski jest, był i będzie. No już prawie, że można napisać w sumie już taki wiersz o skrzypie. Także tutaj akurat się nie martwimy, bo nie ma sensu walczyć z wiatrakami. Ale w ten sposób można wykorzystać właśnie taką martwą glebę, żeby po prostu wysypać tam bardzo cienką warstwę żwiru, otoczaka i zrobić sobie tam ścieżki przejścia. Te rośliny zadarniające nie wymagają jakiegoś przycinania, zgrabiania na jesień, prawda? Zostawiamy je w spokoju. Tak, tak. Większość z nich jest zimozielona też. Barwinek jest zimozielony, pakisandra, czyli runianka jest zimozielona. Dużo, dużo jest zimozielonych, a całą resztę, jeżeli wam jeszcze będzie coś się nie podobało, możecie przecież na wiosnę. Nie ma sensu przycinać teraz do tej porze roku. Ja wiem, że to tak się chce troszeczkę posprzątać w tym ogrodzie, bo tak trochę wygląda, wiecie, no taki troszkę się zrobił bałagan, nie mamy kontroli, tutaj coś zgniło, tutaj coś upadło, tutaj coś się, że tak powiem, obnażyło, tak jakiś kawałek gleby. Ale no to słuchajcie, tak samo jak i to, co się dzieje na zewnątrz, natura sobie teraz daje na luz, tak samo i my sobie teraz dajmy na luz. Nie wyłaźmy do tego ogrodu tak często, ponieważ jest mokra gleba, nie chodźmy po tym. Jak coś się tamten, to coś się tamten, nie ma co się przejmować. Lepiej, słuchajcie, czytajcie, oglądajcie, słuchajcie i odpoczywajcie, bo to jest teraz pora roku, kiedy trzeba również zająć się sobą. No, jeszcze troszeczkę, jeszcze momencik, jeszcze chwileczkę, bo jeszcze trochę czasu w ogrodzie do zrobienia jest, tak od 1 grudnia może odpuśćmy, Katarzyno. Nie mów, że już sobie odpuść, że już nic nie robisz, nie, w ogrodzie, jeszcze ja masz sobie, pełno, ja sobie nie odpuściłam. Pełno roboty. Nie, jasne, że tak. Ja sobie nie odpuściłam, tylko wiesz, jak tak chodziłam dzisiaj, chodzę z tymi moimi psami po ogrodzie, tam parę razy dziennie chodzimy tu i tam, sprawdzamy, co się dzieje, no to jak przechodzę koło tych rabat właśnie leśnych, koło tej rabaty przy patio leśnym i tak widzę te właśnie hosty, to wszystko oczywiście z dnia na dzień, tak jak mówiłeś ostatnio podczas live'a, te liście tych host coraz bardziej się rozpuszczają, prawie, że ich nie ma. Chciałoby się to wszystko robić, ale tak naprawdę to jest po prostu jak w naszej głowie, tak? To nie jest przymus. Są rzeczy, które trzeba zrobić, bo potem będzie za późno. I tymi rzeczami na pewno jest posadzenie roślin, do końca roślin cebulowych. I ja jeszcze też tego nie zrobiłam. Mam nadzieję, że do końca tego tygodnia to zrobię, ale słuchajcie, u nas po prostu cały czas pada. Tak, zostawiamy te rośliny zadarniające, bo tam też chowają się owady. Tam też chowają się żyjątka, które w ten sposób zimują. A czy rośliny zadarniające trzeba nawozić, rozrzucić obornik granulowany wiosną,
żeby lepiej rosły? Na pewno im to pomoże, dlatego że nasze polskie gleby nie są jakieś super zasobne, dlatego spokojnie, jeżeli będziecie w wiaderku mieszać tą taką, wiecie, typową mieszankę, którą my zawsze proponujemy, czyli wióry rogowe razem z jakimś obornikiem granulowanym, może lepiej kurzakiem, który jest troszkę mocniejszy, to rozsypać po tym całym, całej powierzchni gdzieś koło wiosny, koło kwietnia, i tyle. Mhm. I tylko dbać też o to, żeby, no wiecie, no jak jest super, super sucho przez jakieś kilka tygodni po rozrzuceniu tego nawozu, no to może troszkę pomóc i troszkę tam podlać, tak? Chociaż podejrzewam, że wilgoć, która będzie pod liśćmi tych roślin, pomoże na rozłożenie się obornika. Kończymy powoli nasz podcast. Powoli, dlatego, że chciałbym się odnieść do tego, że wypoczywamy, czyli szykujemy się na święta. Ja bym chciał zachęcić teraz Kasię, żebyś, Kasiu, weszła na stronę kasiabellinghamsklep.pl. Proszę cię bardzo, wejdź. Potem przewiń tę stronę, gdzie jest dom and lifestyle, eko, ogród, rośliny, cebulki, szklarnie, księgarnia i jest nowy katalog, który się pojawił, nowa odsłona, nie wiem, czy widzisz, prezenty na święta. Prezenty na święta, w związku z tym, słuchajcie, zapraszamy do sklepu Katarzyny na stronę kasiabellinghamsklep.pl na prezenty na święta. My będziemy te prezenty na święta uzupełniali coraz bardziej. Ale jacie, coraz bardziej. Ale są gitary elektryczne. To nie jest gitara elektryczna, moja droga, ja to, wiem, jest że to jest bombka. To jest bombka. Oh my god, ja muszę to kupić dla mojego syna. To jest bombka, ta gitara, ten fortepian, też saksofon, super. Też. Jest trochę takich fajnych gadżetów, które możecie sprawić jej lub jemu, ogrodniczych gadżetów, prezentów, które możecie sprawić, podarować na święta swoim bliskim. Podoba ci się, rozumiem, ten... No bardzo, bardzo mi się podoba, ale już normalnie tą gitarę muszę mieć biało-czarną, zresztą tą czerwono-białą też. A, widzisz. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Katarzyno. Wszystkiego dobrego ci życzę. Jeszcze niespokojnych świąt, dziękuję. Ale myślimy już o świętach, więc wybieraj tam te bombki do zawieszenia, wybierajcie, słuchajcie, konewki, wybierajcie grabki różnego rodzaju, łopatki, sekatory, które można kupić komuś bliskiemu. Ja pamiętam, jak kupiłem Iwonie, mojej żonie, sekator Felco 6, taki dostosowany akurat do dłoni kobiecych, ależ było radości. Zresztą ja równie często używam ten Felco 6, jak i Iwona, więc to był prezent dla niej, który ja też użytkuję tutaj. No, to jest najlepsze. Słuchajcie, to jest najlepsze. Ja od lat dostaję, zamawiam i daję prezenty związane z ogrodem. Jakieś taczki, jakieś haczki i tak dalej. I tam w ogóle oczywiście na sklepie, no, zachęcam was również do robienia takich droższych prezentów. Właśnie taczki są cudowne. Ja mam taką taczkę sama u siebie. Dwukółkę. Taką kołową. Jest super. One są trochę droższe, ale to już jest taki wyfikany prezent dla kogoś pod choinkę. Ale uwierzcie mi, że jak ktokolwiek ma jakieś wątpliwości, jeżeli chodzi o jakieś prezenty, to ogrodowe prezenty zawsze przynoszą radość. Oczywiście to nie będzie osoba dla osoby, która w ogóle nie interesuje się ogrodem, albo ogrodu nie ma, no to jest logiczne. Ale jeżeli ktoś ma ogród, to zawsze jakiś taki porządnej, dobrej jakości sprzęt, który tak naprawdę zostaje na lata. Przecież tego się już nie wymienia, jeżeli to jest dobrej jakości. Jest zawsze mile widziany. Ja również zapraszam na wianki, chociaż na sobotę właściwie nie mamy już miejsc, ale na niedzielę 26 listopada mamy jeszcze miejsca na warsztaty. Zapraszam serdecznie, będzie na pewno bardzo, bardzo, bardzo fajnie. No to taka propos świąt wyszło właśnie. Już tutaj prezenty na święta, tutaj wianki na święta, więc... No, ja zaczynam już dzisiaj taki pierwszy dzień, zaczęłam się tak nawet cieszyć trochę na święta. No, bo zobaczyłaś tak tą gitarę nieszczęsną. Jako bombkę. Nie, ja jeszcze nie. Ja jeszcze się nie cieszę. Kończę nagrywanie podcastu i lecę do paczkomatu, bo przyszły kolejne cebulki, które będę sadził. Oh my god, Jacku, no coś ty. A wiesz co, tak z nudów trochę. Nudzisz się, to zapraszam. Za daleko. Pozdrawiam ciebie serdecznie, do zobaczenia. Dziękujemy wam za uwagę, pa. Trzymajcie się, pa, pa.